Cześćka wszystkim, dzień dobry, witam Was serdecznie na moim kanale i zapraszam dzisiaj na haul Mierzymy z Shein. Wiem, że bardzo lubicie oglądać mierzenia z tego sklepu, ponieważ w przeciwieństwie do innych ogólnodostępnych sieciówek nie można się tam przejść albo po prostu zamówić ubrań z myślą o odsyłce, że po prostu przymierzymy, coś będzie nie tak, to odeślemy. Tu jednak jest zamawianie z Chin i wiem, że dużo osób po prostu szuka informacji u innych osób, u youtuberów, instagramerów, żeby zobaczyć, czy te ubrania są w ogóle warte zainteresowania. A dzisiaj przychodzę z 7 rzeczami, będę miała 2 sukienki, body, spódniczkę oraz można powiedzieć, że takie 3 okrycia wierzchnie. Mam nadzieję, że Wam się spodoba, więc zapraszam. Na sam początek pokażę Wam taki skomponowany przeze mnie zestaw. Góra to jest body, a dół to jest spódniczka. Już Wam pokazuję, jak to się prezentuje. To jest czarne body sprążkowanego materiału i ono jest bardzo proste, jak widać, ma taki delikatnie kwadratowy dekolt. Myślę, że tutaj on może być trochę bardziej zaokrąglony przez to, że mam pod spodem biustonosz i to jest biustonosz takiego typu mocno wycięty właśnie do różnych sukni z wycięciami, ale właśnie taki biustonosz jest dosyć neutralny, więc dlatego go założyłam. I jedyną ozdobą tego body są takie troszkę falbaniaste rękawki. Ramionczka raczej. Więc ono jest bardzo proste, według mnie bardzo fajne, uniwersalne, z tyłu też bardzo proste, podoba mi się. Zamówiłam w klasycznym kolorze czarnym, dlatego że uważam, że do wszystkiego pasuje i myślę, że za bardzo nie będę się rozwodzić. Po prostu bardzo fajne body, jest w rozmiarze M, jak wszystkie rzeczy z zamówienia, wszystkie są w rozmiarze M, więc nawet nie będę się za bardzo pod tym względem w kolejnych ubraniach powtarzać. No i spódniczka, która przypuszczam, że Was zainteresowała, ponieważ mogła Wam podobna mignąć, a właściwie taka sama z Zary. Troszkę ją odgapiłam od Marty Miss Donchelity, dlatego że inaczej bym raczej nie zwróciła na nią uwagi z prostego względu. Ja nie przepadam za spódniczkami i rzadko je noszę, ale u Marty mi się spodobała i może nie chciałam na nią jakoś super polować w Zarze, ale jak zobaczyłam, że jest nasze imię i że mogę ją sobie wybrać, no to jak najbardziej z tego skorzystałam. Była jeszcze chyba czarna i biała, ale ja wzięłam właśnie taką liliową. I to jest spódniczka, jak już mówiłam, w rozmiarze M. Ta M-ka jest dla mnie na styk. Ja mam obecnie w talii około 71 cm i ona jest właśnie taka dopasowana. Oczywiście bym w tym usiadła, ale jednak wolałabym mieć z 2 cm mniej, żeby ona po prostu tak, wiecie, komfortowo leżała. Tutaj dodatkowo mamy w zestawie pasek, ale on bardzo nie trzyma. Jak go sobie tutaj zobaczcie, że tak fikuśnie trochę założyłam. On się w ogóle nie chce trzymać w miejscu, w którym powinien być, tylko się po prostu bardzo łatwo ślizga, więc fajnie by było mieć taką dwustronną taśmę do ubrań i tutaj właśnie sobie przytwierdzić ten pasek, żeby to się nie ruszało. Są 3 falbany. Ogólnie jestem z tej spódniczki zadowolona, chociaż oczywiście trzeba powiedzieć, że ona tutaj nam dosyć mocno powiększa ten dół sylwetki i nie można mieć o to do niej pretensji, bo to jednak są 3 falbany ułożone w ten sposób i one tutaj nam dodają właśnie objętości, ale mi to nie przeszkadza, bo jednocześnie dosyć mocno podkreśla talię i z body czy z jakimś właśnie t-shirtem, bluzeczką będzie bardzo fajnie wyglądać. I jest dosyć krótka, taka do połowy uda, myślę, że taka standardowa długość, a jeśli chodzi o prasowanie, tragicznie, niestety się prasuje to tragicznie i uważam, że na początku trzeba by było ją tak wyprać w sposób ręczny, trzymając i posuwając ją właśnie tak bardziej ruchami, żeby ta falbana była ułożona w tę stronę, w którą powinna być, żeby za bardzo nie gnieść w praniu tej spódniczki. Myślę, że właśnie będę próbowała ją tak wyprać delikatnie, żeby jak najmniej ją pomiętolić i żeby ona w dużym stopniu sama wyschła, już się prostując. Dobra, a teraz przejdźmy do sukienek i to myślę, że będzie jeden z hitów tego zamówienia, ponieważ to jest bardzo fajna, długa suknia, dość wiosenna, letnia, też dość tutaj odkryta, jeżeli chodzi o partię biustu, ale długa, bo ona jest do samej ziemi, właściwie przy moim wzroście 1,69 m, ona no właściwie dotyka ziemi, tak jest na styk. Powiedziałabym, że mogłabym w niej chodzić na płaskich obcasach, ale pewnie bym się troszkę na dole postrzępiła. I jak możecie zobaczyć, ona tutaj właśnie ma taką górę od, co to jest, splot słoneczny? Powiedzmy sobie szczerze, że to jest dosyć eksponująca sukienka. Ja tutaj mam na sobie taki właśnie wycięty biustonosz, jak już wspomniałam. On się właśnie tutaj zaczyna, gdzie jest to rozcięcie, więc on jest całkiem nieźle dopasowany. Natomiast będziecie widzieć tutaj jego ramionczka niestety. Ale pomijmy to, można spokojnie nosić tę sukienkę bez biustonosza, chociaż moim zdaniem biust delikatnie gorzej się w niej układa, przynajmniej mój biust. Więc tutaj tak wygląda góra, jest na cienkich ramionczkach. Tutaj mamy odcięcie w talii, które jest zakończone tutaj ukrytym zamkiem. I oczywiście, jeżeli chodzi o tył, zobaczcie sobie, jak ten tył fajnie wygląda, bo to jest takie ramionczka na krzyż. One mogą teraz mi się trochę wpijać, bo ja nie wiem, czy one nie są
trochę za ciasno. Można je sobie właśnie w każdym razie poluźnić, żeby było lepiej. Ale wygląda to naprawdę bardzo fajnie. I tutaj też jak widać, no wychodzi mi ten biustonosz, ale myślę, że bym raczej w niej chodziła bez biustonosza, albo z, nie wiem, może jakimiś takimi miseczkami przyklejanymi, albo po prostu takimi nasutnikami, żeby nie było nic widać. Wydaje mi się, że ten kolor na stronie był opisany jako morela i rzeczywiście jest to taki delikatnie pomarańczowawy kolor. Ma piękne kwiaty różowo-fioletowe. Bardzo mi się podoba ta kolorystyka. Już Wam pokazuję, jak ona wygląda tutaj z daleka. I jeszcze dół. Ja mam tutaj właśnie typowe balerinki. Jest to sukienka, która ma pod spodem króciutką halkę. Już pokazuję. O, taka haleczka jest, a na to jest długa suknia. Jest wygodna, jest przewiewna, co prawda poliester, właściwie wszystkie ubrania poza body to jest czysty poliester z dzisiejszego zamówienia, ale bardzo mi się podoba i mam nadzieję, że Wam również. Jest świetna. I myślę, że muszę koniecznie sobie zrobić w niej sesję. Dobra, pora na kolejną sukienkę, która widzę, że mi się świetnie komponuje ze ścianą. Jest to taka sukienka z materiału kropkowanego. On się nazywa jakoś tam plumeti czy coś w tym gatunku. Taki właśnie materiał. Ona jest cała taka. Tutaj mamy fajny dekolt V, tylko właśnie szkoda, że tutaj jest zastrzask, który w przypadku mojego biustu no tak średnio wygląda, bo mam wrażenie, że mój biust jest dosłownie z 2 cm za duży do tej sukienki. Ona jest w rozmiarze M i jest dla mnie, powiedziałabym, że tak dopasowana na styk. Tutaj mamy bardzo ładne falbanki. Ona wygląda trochę tak, wiecie, jak koszula nocna albo trochę taka sukienka retro. Wojtkowi się ona bardzo, bardzo nie podoba. Pod spodem mamy haleczkę i tutaj, chociaż ona i tak mam wrażenie, że jest trochę prześwitująca. Nie macie takiego wrażenia, że ona trochę prześwituje? Wydaje mi się, że odrobinę tak. I muszę Wam powiedzieć, że mi się ten zatrzask średnio podoba. Jak go rozepnę, to od razu mojemu biustowi jest tutaj lżej. Natomiast ja uważam, że powinnam ten zatrzask mieć odrobinę niżej, niż on rzeczywiście jest. Gdzieś tutaj, żeby to w miarę trzymało. No, właśnie tak tutaj trochę ma problemów z tą sukienką i tak jak właśnie wspominam, Wojtkowi się ona zupełnie nie podoba, a jestem ciekawa, jak Wam się spodoba, bo ten kolor też nie do końca jest dla mnie. Ona jest całkiem przyjemna, ona jest całkiem przewiewna, jest miękka, to trzeba jej przyznać i nie jest jakaś taka bardzo, bardzo potliwa, ale jednak nie do końca jestem do niej przekonana, niemniej nie uważam, aby była jakoś bardzo, bardzo zła, ale jestem ciekawa Waszej opinii, co Wy sądzicie właśnie o takiej sukience. Przebrnęliśmy przez takie typowe ubrania, a teraz przejdźmy do okryć wierzchnik. Tutaj wybrałam sobie taką zwykłą czarną lamoneskę z Ala Zamszu i jestem z niej bardzo, bardzo zadowolona. Jest świetna, jest mięciutka, fajnie leży. Już ją układam. O, taka zwykła ramonesia. Właśnie z Ala Zamszu. Miękka, można sobie ją tam jakoś naciągnąć, te rękawy. Na razie średnio mi to wychodzi przez podszewkę, ale no, jak widzicie, można to zrobić. I właśnie dobrze, że dostałam ją w rozmiarze M, bo dałam tej dziewczynie, która mi obsługuje M-kę lub L-kę, bo nie wiedziałam, która będzie lepsza, a okazuje się, że ta M-ka jest całkiem luźna. Ona jest taka właśnie miękka i elastyczna, dzięki czemu nawet spokojnie S-kę myślę, że mogłabym mieć. Bo ja myślałam o takiej ramonesce, żeby właśnie ona była do sukienek, może niekoniecznie zapięta, ale zapinam, żeby Wam pokazać, że mogę i że zobaczcie, że to jest jeszcze całkiem sporo luzu w tej M-ce. I właśnie, żeby tak do sukienek nosić, żeby była otwarta, żeby czymś się okryć czasami. Już wchodzimy, zaraz będziemy wchodzić w taki sezon bardziej jesienny, więc ogólnie uważam, że ramoneska jest super, jest świetna, jest po prostu takiej, powiedziałabym, że zwykłej sieciówkowej jakości. Myślę, że ona spokojnie mogłaby być w jakiejś sieciówce takiej popularnej za 150 czy tam nawet 200 zł na wieszaku, bo jest ogólnie naprawdę spoko. Nie jest ona zbyt ozdobna, nie ma tutaj paska, nie ma klamry, ale właśnie chciałam taką najprostszą, jaka jest i właściwie ona ma tylko tutaj takie delikatne napy i... Czy tutaj są w ogóle kieszenie? Są, są trochę kieszeni, trochę płytkie, ale jednak są. Zawsze można sobie jakiś tam, powiedzmy, że bilet wsadzić, więc tak to się prezentuje. Kolejna kurtka jest o wiele cieńsza i to jest już taka typowa narzutka, nie zapina się jej. Jest oczywiście z frędzlami, ostatnio mam fazę na frędzle i tutaj mamy frędzle pod rękawami oraz tutaj.
na klatce piersiowej. Tutaj dodatkowo są jakieś takie jety, coś w tym gatunku, takie kulki metalowe, srebrne. I to jest taka kurteczka, też dosyć krótka, do biodra. Też jest w rozmiarze M, a wypada na całkiem sporo, ale chyba też trochę o to chodziło. I to jest już właśnie taka kurtka bardziej w stylu rockowym, festiwalowym. Też jest całkiem okej. Chociaż wydaje mi się, że jest najgorsza z tego całego zamówienia. Ona ogólnie nie prezentuje się źle, ale jest z takiego cienkiego materiału i też się dosyć ciężko ją prasowało, bo musiałam ją wyprasować, gdyż była bardzo pomiętolona, a i tak wydaje mi się, że nie do końca ją dobrze wyprasowałam. I ostatnia rzecz, jaką mam Wam dzisiaj do zaprezentowania, to jest taka marynarka już na pograniczu z płaszczem. To jest niby materiał marynarkowy, cienki i jak widzicie, ona jest dwukolorowa, z dwóch różnych materiałów. Z tyłu też to widać. Ale jest to taka, powiedzmy, że marynarka już bardziej sukienkowa, bo ona jest dość długa. Właśnie teraz ją zapinam, żeby Wam pokazać. Dwurzędowa. Wygląda to tak, jak jest zapięte. Tutaj coś mi średnio wychodzi, jeżeli chodzi o... Zaraz rozerwę w ogóle zatrzask chyba od tej różowej sukienki. Najwyżej go przeszyję. O, i to tak wygląda, no ja wiem, że może nie do tej sukienki, ale do jeansów, czarnych spodni, zwykłego t-shirta albo jakiejś czarnej koszulki. Wydaje mi się, że będzie wyglądać fajnie. Właśnie trochę jako taki płaszczyk, trochę jako taka narzutka. Też trochę jak marynarka. Chyba rozpięte ma to trochę więcej uroku. Jeszcze widziałam, że dziewczyny tam chyba paskiem to spinały i to też wyglądało całkiem ok. I może Wam jeszcze pokażę z bliska te guziki, bo one są takie ozdobne. Zwykłe plastikowe, bardzo, bardzo liche. Ale są, więc dajcie znać, co Wy sądzicie o tym ubraniu. Ja właśnie jakoś tak zachciałam je mieć i uznałam, że może wyglądać całkiem fajnie. No oczywiście nie do tej sukienki, to nie jest stylizowanie. Ja tutaj nie stylizuję ubrań, tylko Wam je pokazuję w takiej jak najbardziej surowej formie, a wydaje mi się, że jednak na tle tej jasnej sukienki to jest dość surowa forma, więc mam nadzieję, że to zrozumiecie. Jeżeli byście chcieli zobaczyć w jakieś moje stylizacje, jak stylizuję ubrania, no to powiedzcie, to zrobię taki film. W ogóle nawet mam pomysł na serię coś w stylu eksperymentuję, stylizuję, kombinuję, stylizuję. Dlatego, że mam takie części garderoby, które często ciężko z czymś zestawić. Albo po prostu chciałabym sama pokombinować w różnych wariantach, jak to wygląda wśród tego, co ja mam w szafie. Więc dajcie znać, czy Wam to się podoba. A ja już właściwie będę kończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się coś spodobało z tego. Piszcie koniecznie, co Wam się najbardziej podobało, a co najmniej. Do zobaczenia kolejnym razem. Pa, pa!